Przetrafiłeś telefon. Motorola One Vision to telefon, który niewątpliwie wyróżnia się dość niespotykanymi proporcjami ekranu 21:9. Ale przede wszystkim jest to smartfon, w którym zastosowano system Android One. Ten znacząco poprawia bezpieczeństwo Waszego smartfona, ale przede wszystkim zapewnia priorytetowy dostęp do aktualizacji. Jednak Moto One Vision to znacznie więcej niż tylko te dwie rzeczy. Dlaczego warto zainteresować się tym właśnie smartfonem? Oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa, aby się przekonać. Motorola One Vision wykonana jest wzorowo, tak jak dużo droższe od niej modele. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z dwoma taflami szkła, które przedzielone są metalową ramką. Taki zabieg sprawia, że telefon jest sztywny i wytrzymały. Oprócz tego, że zastosowano tutaj elastyczne szkło Gorilla Glass odporne na pomniejsze upadki i zarysowania, to Motorola deklaruje, że One Vision nie są straszne także zachlapania. Oznacza to, że deszczowa pogoda czy nawet chwilowe zamoczenie w płytkiej wodzie nie będzie stanowić dla tego smartfona żadnego problemu. Jak widzicie, bryła tego urządzenia ma wydłużony kształt. A to wszystko dlatego, że zastosowano tutaj wyświetlacz o proporcjach 21:9. Ale czy to oznacza, że ten telefon nie jest ergonomiczny? Nic bardziej mylnego. Moim zdaniem całkiem dobrze leży w dłoni, ale nie musicie wierzyć mi na słowo, ponieważ przeprowadziliśmy ślepy test, gdzie osoby porównują ten telefon do innych smartfonów o innych proporcjach ekranu. Zobaczcie sami, co z tego wyniknęło. Ten jest za duży. Ten na pewno jest za duży. No, nie no, te leżą całkiem spoko. Zobaczcie, nie mogę, no ledwo ściskam w porównaniu do poprzedniego, w którym mogę bez problemu sobie ścisnąć dwa palce. A ten? No, ten całkiem nieźle. Jedną ręką na luzie można by go obsługiwać. No, jest taki wygodny, tak dobrze mi leży w tej dłoni. Zdaj mi opaskę i zobacz. No, Motorola. O, Motorola. A dlaczego w ogóle zdecydowano się zastosować takie proporcje? Motorola nazywa ten ekran Cinema Vision i to już podpowiada, skąd producent brał inspirację. Dzięki proporcjom 21:9 konsumowanie wszelakich treści wideo wchodzi na wyższy poziom, ten znany z kina. Dzięki temu pozbywacie się czarnych pasków u góry i u dołu ekranu, no i możecie skupić się na filmie, niczym gdybyście siedzieli w sali kinowej. Kolejnym mocnym punktem Motorola One Vision są zastosowane aparaty. Mamy tutaj do czynienia z dwoma modułami z tyłu. Jest to aparat 48 megapikseli, czyli ten główny, i 5-megapikselowy aparat pomocniczy, który zapewnia wysokiej jakości efekt głębi przy wykonywaniu zdjęć portretowych. Z kolei kamerka do selfie umieszczona została w otworze, który znajduje się w lewej górnej krawędzi ekranu. Jest on dosyć duży, ale umieszczono tam też kamerkę o sporej matrycy. 25 megapikseli. Aparat ten, podobnie jak tylny moduł, korzysta z technologii Quad Pixel. Jest to nic innego jak specjalna funkcja do wykonywania ostrych i jasnych zdjęć przy słabym oświetleniu. Technologia ta wykorzystuje dużą rozdzielczość matrycy i łączy cztery sąsiadujące ze sobą piksele w jeden. Dzięki takiemu zabiegowi na ten jeden duży piksel przypada aż 4 razy więcej światła, a światło jest przecież nośnikiem informacji o fotografii. Jako że z tej technologii korzystają zarówno przedni, jak i tylny aparat, to nie ma znaczenia, jak i kiedy robicie swoje zdjęcia. Zawsze będą one zawierać dużą ilość szczegółów. W oprogramowaniu aparatu nie mogło oczywiście zabraknąć sztucznej inteligencji, która pozwala uzyskać jeszcze lepsze efekty. Możecie skorzystać z takich funkcji jak automatyczne wykrywanie uśmiechu, oświetlenie portretowe czy inteligentna kompozycja. Wszystko po to, aby uchwycone fotki budziły efekt wow u osób, którym je pokazujecie. Zresztą zobaczcie sami, jakie fotografie za pomocą tych aparatów udało nam się uchwycić.
No a teraz warto byłoby omówić, jakie korzyści przynosi Wam zastosowany w tym smartfonie system Android One. Pierwszą z nich są dwie gwarantowane aktualizacje systemu do nowej wersji, które otrzymacie na swój telefon priorytetowo, bez oczekiwania na ruch ze strony producenta smartfona. Dodatkowo, poza aktualizacjami systemu, Wasz telefon co miesiąc przez okres 3 lat od momentu premiery urządzenia będzie uzyskiwał aktualizację bezpieczeństwa, co sprawi, że Wasz smartfon będzie w pełni zabezpieczony. Oczywiście Android One to także dobrodziejstwo wolności od niepotrzebnych, preinstalowanych przez wielu producentów aplikacji oraz możliwość korzystania z lekkiego i super płynnego interfejsu. Jedynym dodatkiem od Motorola są ulepszenia Moto, czyli trzy podstawowe gesty systemowe umożliwiające włączenie latarki, wykonanie zrzutu ekranu czy uruchomienie aparatu. Jednak bez obaw, jeśli nie chcecie z nich korzystać, nie musicie, a same funkcje nie wpływają w żaden sposób na działanie smartfona. System zastosowany w Motorola One Vision ma jeszcze jedną, bardzo ważną zaletę. Znacznie poprawia żywotność zastosowanego akumulatora. Wszystko dzięki ciągłej analizie tego, z jakich aplikacji najczęściej korzystacie. Energia jest również maksymalnie oszczędzana, kiedy telefon jej nie potrzebuje, na przykład znajdując się w kieszeni. Producent smartfona do pudełka dołącza ładowarkę Turbo Power, dzięki której w zaledwie 15 minut naładujecie smartfona aż na 7 godzin nieprzerwanego działania. Sama bateria ma pojemność 3500 mAh i jest na tyle wydajna, że przy średnim użytkowaniu nie będziecie musieli ładować swojego urządzenia codziennie. Reasumując, Motorola One Vision łączy w sobie wysoką jakość wykonania, kinowy ekran o nowoczesnych proporcjach, świetny aparat fotograficzny, bardzo dobrą wydajność baterii, a także system operacyjny z gwarantowanymi aktualizacjami. A teraz najlepsze. Wszystko to w cenie jedynie 1299 zł. Nieźle, prawda? Koniecznie dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, co Wy sądzicie o tym smartfonie, czyli o Motorola One Vision, czy zrobił na Was wrażenie, czy też nie. A może znacie jakiś inny telefon z lepszym stosunkiem jakości do ceny? Oczywiście czekam na Was w komentarzach pod tym filmem. A tymczasem, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i udostępniajcie ten materiał swoim znajomym, którzy właśnie zastanawiają się nad zakupem nowego telefonu. Wpadnijcie także na naszego Instagrama, zaobserwujcie go, bo tam również bardzo dużo się dzieje. No i sprawdźcie linki w opisie do tego modelu, czyli do Motorola One Vision. Subskrybujcie kanał TechnoStrefa po więcej. Mówił do Was Szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Pa, pa.